26, Italy, Mexico, calling you Sierra Papa Zero, Papa Bravo Tango, stroke one. Oh, very, very good. Sierra Papa Zero, Papa Bravo Tango, stroke one. This is Yankee 26 India Mike, returning. Very good morning to you and thanks for the call. You're coming in here very, very strong. With 5 and 9 plus, 5 9 plus. It's the report for you. My name is Jürgen. Sierra Papa Zero, Papa Bravo Tango, stroke 1, Yankee 26. India Mike is standing by. Over, over. Okay, Yankee 26, Italy Mike, Sugar Papa Zero, Papa Bravo Tango, stroke 1. Good morning, my friend. Your report is 5 9, 59. My name is Mark. I spell. Mexico Alfa Romeo Kilo, and my QTH is Świnoujście, like Sierra, Whiskey, Italy, Nancy, Oscar, Uniform, Juliet, Sierra, Charlie, Italy, Echo. Świnoujście, my QTH, northwestern part of Poland. Sierra Zulu, Sierra Zulu, Szczecin, northwestern part of Poland. Szczecin, Sierra Zulu. My station is working from Artistic Festival of Academic Youth, FAMA 84, short name FAMA 84. Your report is 5959. My working condition here is transceiver Kenwood, TS520 Sierra Echo, antenna is multiband dipole. Okay, my friend, thanks for a nice contact, my QSL card 100% to you. 73 to you, to your family, and many DX. Yankee 26, Italy, Mexico, Sugar Papa Zero, Papa Bravo Tango, stroke 1. Thank you very much for the nice short contact. All the best to you and your 73. Have many nice contacts and CX, and good luck. And Yankee 26, India Mike, is listening for Sierra Papa Zero, Papa Bravo Tango, stroke 1. Over, over. Okay, Yankee 26, Italy, Mexico, Sugar Papa Zero, Papa Bravo Tango, stroke 1. Thanks, my friend Jürgen, for nice contact. My QSL car 100% to you. 73 and bye-bye. W ramach Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA 84 w Świnoujściu pracowała specjalna radiostacja krótkofalarska. Na czym polegała wasza działalność na tym festiwalu? Skorzystaliśmy z zaproszenia organizatorów FAMA 84 w Świnoujściu w celu zainstalowania stacji krótkofalowej amatorskiej. Miała ona pomóc rozpropagować Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu, ponieważ prowadzimy łączności, które nie są ograniczone odległością. Mamy połączenia ze wszystkimi kontynentami, jak i prawie ze wszystkimi miastami w Polsce. Szczególnie entuzjastycznie podeszła do tego stacja angielska pracująca pod znakiem okolicznościowym Golf Bravo Zero India Golf Foxtrot, która przysłała serdeczne pozdrowienia dla uczestników FAMY i dla jej organizatorów, ponieważ była to też stacja pracująca z podobnego festiwalu w Wielkiej Brytanii. Krótkofalarstwo jest dość rozległą dziedziną. Sport wyczynowy, tak zwany DX-owy, praca z dalekimi stacjami, radiopelengacja amatorska, popularnie zwana łowami na lisa. Jest też dziedzina konstruktorska. I to by były takie główne kierunki działalności krótkofalarstwa. Krótkofalarstwo jest także wychowaniem młodzieży przez politechnizację. Poza tym jest szkolenie także przyszłej kadry dla służb profesjonalnych o profilu łączności, ponieważ typowa praca krótkofalowca różnymi emisjami jest także przydatna w służbach profesjonalnych. Przy tej okazji rozwija się także zdolność władania różnymi językami. Przeważnie stacje amatorskie pracują w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Rozmawiałam z szefem zarządu oddziału wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Szczecinie, Jerzym Łukaszem. Twój znak wywoławczy?
Mój znak wywoławczy Stefan Paweł 1, Ewa Olga Irena. Znana częstotliwości? SP2 Barbara Dorota Wanda, SP0 Paweł Bożena Tomasz łamane 1. Witam kolego. Moje imię jest Jurek Janina Urszula Romanewa Karol. Pracuję ze Świnoujścia z Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA 84. Proszę bardzo, mikrofon do Bydgoszczy. SP2 Barbara Dorota Wanda, SP0 Paweł Bożena Tomasz łamane 1 z przyjemnością słucha. Dzień dobry kolego Jurku, dziękuję za zawołanie. Wszystko w 100% odbieram. Raport dla ciebie jest 5-8, 5-8 odbieram. Moje imię jest Janusz. Janusz moje imię, a nadaję z miejscowości Bydgoszcz. Tak się akurat składa, że ładnych kilka lat temu właśnie przebywałem w Świnoujściu na wypoczynku. Byłem akurat w okresie, kiedy odbywał się ten festiwal, więc dosyć dużo na ten temat tam słyszałem. Proszę, Stefan Paweł 0, Paweł Bożena Tomasz łamane przez 1, Stefan Paweł 2, Barbara Dorota Wanda na odbiorze, proszę. SP2 Barbara Dorota Wanda, Stefan Paweł 0, Paweł Bożena Tomasz łamany 1. No w 100% Janusz, wszystko tutaj do nas dolatuje. Pracujemy tutaj na FAMie. Dzisiaj jest ostatni dzień festiwalu i pracy naszej stacji. No przeprowadziliśmy około 1700-1800 QSO. Kontynenty to zrobiliśmy wszystkie prócz Australii. No a z ciekawszych łączności to jest UA1, Ziemia Franciszka Józefa, no i Singapur. Także mieliśmy tutaj zabawę niezłą. Cieszy mnie to także, że wiesz o tym, co to jest FAMA. Karty QSL już są wydrukowane. Życzę ci przyjemnej pracy w eterze. SP2 Barbara Dorota Wanda i Janusz z Bydgoszczy. Stanisław Paweł 0, Paweł Bożena Tomasz łamane 1. Jurek ze Świnoujścia. No niestety nie udało mi się powtórzyć tego wyjazdu do Świnoujścia. Jeżeli chodzi o kartę QSL, to oczywiście karta będzie ode mnie też wypisana zaraz po łączności, także karta poleci w 100%. Dziękuję za spotkanie, wszystkiego dobrego życzę. Oczywiście amatorskie 73 zasyłam, dużo ciekawych łączności jeszcze. No i do usłyszenia, do spotkania. W takim razie do następnego festiwalu. Stefan Paweł 0, Paweł Barbara Tomasz łamane przez 1, Stefan Paweł 2, Barbara Dorota Wanda 73, pomyślności do usłyszenia, cześć.